ledwie chodzę. Słucham, kochanie, już. Bum, bum. Proszę Państwa. Się nic nie obchodzi. I oto sprawczyni tego dzisiaj koncertu, że tutaj wszyscy na tej sali śpiewali dla pani 100 lat. Ja myślę, że jak zwykle. W jakimś sensie. Już jestem taka stara, że wiadomo, że nie ma to żadnego ryzyka. Wie pan, jak się zaśpiewa 100. Ale właśnie, pani Hanko, pani jest tak, z urodzenia łomżanką, łomżynianką, tak. Zamieszkania warszawianką. Gdzież pani nie była i w Łodzi, i wszędzie. A no to, proszę pana, bo estrada polega na tym, żeby objechać cały kraj. I wtedy dopiero się jest znaną aktorką. No nie ma na to rady. A jeżeli można, to i świat. Pani Hanio, jak sięgam pamięcią, to tak. Bawiła pani moich dziadków, moich rodziców, mnie. No. A ja już zostałem dziadkiem i chciałbym, żeby moja wnuczka doczekała takiego właśnie koncertu, jaki dzisiaj pani dała. Byłoby mi bardzo miło. Jeżeli tylko będę mogła, to dotrzymam. Widzi pani, wyczytałem w prasie, że, bo jest pani, jakby to powiedzieć, aktorką, ale i jednocześnie komediową i pani prowadzi jest cudowne skecze, tak estradową. A marzy ciągle pani o zagranie jakiejś roli takiej poważnej, bo to nie, przecież... Nie, nigdy nie marzyłam, nie marzę. Ja myślę, że ja od dziecka byłam bardzo taka śmieszna i właściwie kiedy przyszłam do szkoły teatralnej, to tak samo od razu Elwroy już wiedział, że ja będę komik i grałam tak samo w teatrze dramatycznym, też komediowe role, subretki. Jestem po prostu tak zwana subretka, tylko że podczas okresu stalinowskiego u nas się w Polsce strasznie mało grało, w ogóle prawie wcale farz, komedii takich właśnie, gdzie ja bym mogła się, a widocznie miałam tyle temperamentu, że nie mogłam wytrzymać w tym i teatrze. I ma pani chyba. Tak, no i wie pani, wobec tego ja poszłam na estradę, najpierw takie jakieś tam robiłam wierszyki jakieś tego, a potem pomalutku się wciągnęłam, potem zaczęli dla mnie pisać, no i zrobiłam się właściwie w tej chwili to już jestem par excellence, estradówka. A wie pani, że jest dużo ludzi, młodsze pokolenie moje, jeszcze młodsze, są tacy, którzy próbują panią naśladować, czyli ja myślę, że już jest szkoła pani Hanki. Bardzo by było miło. Byliśmy teraz, no, parę lat temu, byliśmy w tak dalekiej Kanadzie i po koncercie przychodzą jacyś państwo, przyprowadzają taką małą dziewczynką. Proszę panią, to jest nasza nowa Bielicka rośnie. Taka pyskata od rana do wieczora. Tak mi było miło, powiedziała, no przynajmniej wiem, że coś w Polsce po mnie tak, zostanie. Wie pani, że było czasami, że sąsiadki się dwie kłóciły, to jedna do drugiej mówiła, nie bądź jak Hanka Bielicka taka mądra. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, że tak o mnie mówicie. To znaczy w tym sensie, że jakoś zostaje w pamięci mój temperament, a mi się zdaje, że to chyba jest takie ważne dla Polaków w ogóle, żeby właśnie mieć tę siłę. Ja myślę, że ja sobie to nawet wyrobiłam wtedy, kiedy zaczęłam na estradzie, bo ja się orientowałam, ta Polska się cała odbudowuje, że potrzebna jest taka kobieta, która jest ciągle silna, ciągle odporna i daje radę w temu wszystkiemu, całemu życiu i temu wszystkiemu, co się z nami dzieje. I mi się zdaje, że dlatego ja jeszcze psychicznie o tym tak myślałam, nie tylko o tym, że mi temperament mnie poniósł. Pani Haniu, ja telewizor przypominam, bo kto nie ogląda wtedy, bo 3 lata temu, jak pani tu była, major Lucjan Pawlak wręczył pani klucze do miasta, jest pani honorowym obywatelem New Britain. I ślicznie dostałam kapelusz, a jakże. Pozdrowienia przekazują. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo i dziękuję za te wszystkie honorowe odznaczenia, a poza tym po prostu za tę serdeczność, za to ciepło, które szło z sali. Ja nie mówię pani państwu, bo się zaraz wzruszam, że naprawdę czułam, że ja bym przyjechała właściwie do rodziny, wcale nie do publiczności. Bo my to panią kochamy. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję pani. No, tak dziękuję. Kochani.